Serdecznie nazywam się Piotr Piotrowski, jestem astrologiem, historykiem astrologii, prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, wykładowcą astrologii, autorem wielu książek i publikacji na ten temat i mam przyjemność przedstawić Państwu przebieg planet w nadchodzącym tygodniu, czyli to, co się będzie działo na niebie w dniach 2-8 września 2024 roku i jaki to będzie miało wpływ tutaj na nas. Czyli cała taka właśnie planetarna kolorystyka tygodnia i to, jakim wpływom tutaj będziemy podlegać. I trzeba przyznać, ogólnie rzecz ujmując, taka ogólna konstatacja jest taka, że właściwie jest to bardzo dynamiczny tydzień i prawie, że każdego dnia coś tam się będzie działo, więc te okoliczności będą różne, zmieniające się, niestabilne trochę, a jednocześnie gdzieś takie, no co chwilę, prawda, będą przed nami stawały jakieś takie nowe wyzwania i ten świat też, prawda, ten planetarny świat gdzieś, który nas otacza i ma na nas wpływ, no będzie jednak wymagał ciągle takiego, prawda, takiej uważności i takiego dostosowywania się trochę do tych nowych okoliczności. Właściwie już teraz, bo w niedzielę 1 września Uran jest stacjonarny, czyli zatrzymuje się po to, żeby iść ruchem wstecznym, czyli żeby się cofać i wszystkie te nasze takie dążenia związane z wolnością, związane z takim samostanowieniem, związane z indywidualnością, związane z naszą inwencją, no będą musiały się na jakiś czas, powiedziałbym, zatrzymać po to, żebyśmy mogli jakoś tutaj inaczej na to spojrzeć i pogłębić też jakoś swoje rozumienie wolności. Uran w ruchu wstecznym będzie no, stosunkowo długo, bo właściwie aż do 30 stycznia 2025 roku, czyli no, dobrych po prostu kilka miesięcy, jak to zwykle przy tego typu planetach właśnie jest. No i to jest takie tło, prawda, jakoś tutaj, które nam w tym tygodniu, prawda, jakoś towarzyszy, no bo ta niedziela, prawda, jest ten stacjonarny uran, to się zatrzymuje, prawda, jakoś ten uraniczny, ta planeta, która zawiaduje gwałtownymi zdarzeniami, niespodziankami, rewolucjami, prawda, że to jest taki czas tutaj, no, że te energie, prawda, jakoś teraz tutaj domagają się takiej większej uważności. No ale jednocześnie to uran jest jakby takim no właśnie tłem, a tutaj się nam wyłania coś zupełnie nowego i innego, mianowicie Pluton, który po no, kilkumiesięcznym pobycie w znaku wodnika cofa się znowuż do znaku koziorożca. I będzie tutaj się ze znaku wodnika, prawda, cofa się do znaku koziorożca dosłownie na 2 miesiące z kawałkiem, bo do 19 listopada. Cofa się do znaku, w którym był od 2007 roku, czyli przez te ostatnie lata, kiedy tu się przemodelowały całe jakby no takie style, powiedzmy, zarządzania światem, prawda, czy takim światowym właśnie jakoś tutaj pokojem i wchodzi do znaku, wchodzi na te ostatnie, prawda, jakieś 2,5 miesiąca właśnie do znaku koziorożca i w tym samym czasie odbędą się najważniejsze wybory na świecie, bo właśnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I to będzie o tyle taka ciekawa sprawa, że niezależnie od tego, kto te wybory wygra, to właściwie one odbywają się jeszcze, że tak powiem, na tych starych zasadach, czyli na tym Plutonie, prawda, w koziorożcu, ale kiedy będzie zaprzysiężenie nowego prezydenta 20 stycznia 2025 roku, to Pluton będzie już w wodniku i razem ze Słońcem będą tam tworzyły bardzo, bardzo ścisłą koniunkcję. Więc tak czy owak ta prezydentura to się odbywa trochę na starych zasadach, ale po to, żeby wprowadzić świat już, przynajmniej ten, powiedziałbym, zachodni, ten, który jest zależny jakoś od Stanów Zjednoczonych, na zupełnie nowe tory. Więc kiedy Pluton wraca teraz do koziorożca na te parę miesięcy, czy tam właściwie na kilkanaście tygodni, to właściwie jest czas takiego też no, pewnej weryfikacji i cofnięcia się do tego punktu, w którym jeszcze możemy coś zrobić jakby z tego zakresu swojej wydajności, odpowiedzialności, władzy, jakiegoś tutaj no, pewnego jakoś tutaj porządku, dlatego że potem, kiedy ten Pluton już się przesuwa do wodnika, o tym jeszcze będę mówił, chociaż tu jest też na moim kanale, też nagrałem taki mini wykład na temat tego, jak w ogóle rozumieć, prawda, to wejście tego Plutona do wodnika.
no to już potem ten punkt ciężkości się przesunie na zupełnie inne sprawy. Teraz jakby, można powiedzieć, wracamy trochę do tego, żeby uporządkować jeszcze różne rzeczy tutaj takie i w polityce, i w życiu społecznym i tak dalej, żeby zamknąć pewien bardzo ważny etap, który nam właśnie towarzyszył od tego roku 2007. Mówię nam w sensie ludzkości, prawda, a nie koniecznie, że to miało takie jakieś bezpośrednie przełożenie na życie każdej jednostki. Natomiast na pewno no, koziorożce, prawda, barany, wagi i raki, zwłaszcza te osoby, które się rodziły w końcówkach tych znaków, czyli tam powiedzmy jakieś tam od 18 kwietnia, powiedzmy tam gdzieś, prawda, 19 lipca, czy jakiś tam powiedzmy 19, czy może 18, 17 października, no to ten Pluton jeszcze raz te kwadratury tam do tych słońc będzie tworzył, ale generalnie jest to czas taki, żeby można zajrzeć jakoś do tego, co by tu jeszcze można jakoś zamknąć i wziąć jakoś tutaj do na jakiś taki nowy właśnie, do tego nowego etapu, który już jak Jowisz wejdzie wtedy w listopadzie, 19 listopada do wodnika, to wyjdzie z niego dopiero po 20 latach i to wejdzie po prostu, to wyjście będzie oznaczało wejście do znaku ryb. I to jest drugi taki, prawda, z tych planet takich, które wolnobieżnych tak zwanych, czyli te, które się wyjątkowo wolno poruszają, prawda, druga taka zmiana, prawda, bardzo ważna jakoś w tym właśnie tygodniu. No i potem mamy wtorek 3 września, równie ważna rzecz, dlatego że pozostaniemy wtedy pod wpływem nowiu księżyca w znaku panny. Sam fakt, że nów księżyca no to jest nowy, prawda, księżyc, czyli to jest ten punkt, ten krytyczny taki moment takiego nowego jakoś wyłaniania się też, no, zasiewania, prawda, różnych rzeczy. Czas taki, gdzie my się musimy skonfrontować jakoś ze swoją pracowitością, oddaniem, poświęceniem, pewnym rodzajem służby, ale też takiego no jakoś tutaj no, swoją wydajnością jakoś i właśnie z tym wszystkim takiego no, tego prymatu, prawda, obowiązku nad przyjemnościami. I to jest taki moment tutaj no, w czasie tego nowy, to jest taka właśnie bardzo ciekawa lekcja. Ten nów jest w opozycji do Saturna, więc to jest czas jednocześnie, w którym my musimy, no to jest trudny moment, dlatego że tam wprawdzie ta opozycja, ona się uściśli dopiero w niedzielę 8 września, kiedy Słońce tam dokładnie utworzy, prawda, tą opozycję z tym Saturnem, no ale to jest opozycja właśnie taki, to jest tak zwany aspekt aplikacyjny, czyli on po prostu narasta i ten nów, prawda, wyzwoli jakby pewien rodzaj takiego ciężaru, brzemienia, obowiązku, konfliktu wewnętrznego, który polega na właśnie ten prymat obowiązku, to będzie no po prostu, że tak powiem, dominował nad wszystkim, już nie tylko nad przyjemnościami. Czyli tutaj no, to, co trzeba zrobić, prawda, to, co musi być zrobione, to nasz stosunek też do, prawda, do obowiązku i do powinności będzie tu jakoś testowany. A jednocześnie to Słońce, które tutaj z tym Księżycem, prawda, są w koniunkcji, czyli tworzą właśnie ten nów, jest w koniunkcji z taką gwiazdą, która się nazywa Zosma. I to jest gwiazda z gwiazdozbioru Lwa, dokładnie jest to grzbiet Lwa, czy też ta, prawda, tutaj grzywa Lwa. I to jest gwiazda, która już właściwie od czasów antycznych była zaliczana do tak zwanej gwiazdy namiętności i choroby duszy. U niektórych autorów nazywana ona była też gwiazdą sprośną. Ale tu chodzi o taki pewien rodzaj naszych, prawda, wyzwalania tutaj w tym przypadku nowych, takich no właśnie głębokich, prawda, jakichś namiętności, czy takich no z tej części powiedzmy naszej takiej, powiedziałbym, nieświadomej, czy tej takiej popędowej, takiej impulsywnej, prawda, i to będzie wszystko jakoś skonfrontowane, czy przeciwstawione właśnie tej zasadzie realizmu, obowiązku, powinności, prawda, no tego, tej rzeczywistości po prostu tej zasady Saturna. I tu trochę będziemy, prawda, jak w takim imadle, albo jak w takim, prawda, jakimś takim, no, w czymś,
miotani, prawda, takimi przeciwstawnymi jakby impulsami, że z jednej strony właśnie są te rozmaite namiętności, w tym sensie choroby duszy, że różne tęsknoty, prawda, które się gdzieś w nas budzą, które domagają się powiedzmy jakiegoś wyrazu, a z drugiej strony, prawda, ta zasada rzeczywistości właśnie reprezentowana przez Saturna i to wszystko właśnie w czasie tego nowiu, czyli kiedy tego powiedzmy takiego nowego etapu, nie tylko w tym cyklu tutaj lunarnym, ale w ogóle też takiego no właśnie zasiewania, prawda, różnych rzeczy. Jest to ostatni nów w ostatnim letnim znaku, czyli właśnie w znaku Panny i to też jest taki czas tutaj dla nas pewnej jakby takiego no konfrontowania, co udało nam się zrobić, prawda, i co musimy jeszcze zrobić, a co tutaj różne impulsy nas od tego jakoś odciągają. Ten nów będzie miał na pewno korzystny wpływ na znaki, na osoby urodzone pod znakiem koziorożca i byka, czyli tam, gdzie jest to dopasowanie, prawda, tego żywiołu. Ryby rzeczywiście zniosą to dużo gorzej jakoś. Podobnie właśnie strzelce i bliźnięta, kiedy tutaj ten rzeczywiście nów będzie takim dosyć dużym dla tych osób wyzwaniem. I w tym samym czasie, w tym samym dniu, kiedy tutaj będziemy jakoś pod wpływem właśnie tego księżyca w nowiu, w opozycji do Saturna i na tej gwieździe, prawda, z Osma, w tym samym czasie Mars, który tu jest w ostatnich dosłownie na samej końcówce znaku bliźniąt, będzie tworzył kwadraturę do Neptuna, który tu jest pod koniec ryb i to jest taki właściwie czas taki dezintegracji czy takiego właściwie jakiejś trochę takiego pogubienia, prawda, chaosu i takiej niemożliwości jakoś no, działania w jakimś określonym kierunku. Taki czas, po prostu takiej dezorientacji jakby tutaj, gdzie tą, prawda, energię jakoś tutaj wrzucić, prawda, w co ją zaangażować, żeby ona przyniosła jakieś takie efektywne działania. Więc ten wtorek 3 września jest to czas, w którym raczej no, nie powinniśmy za dużo robić nowych rzeczy. Sam fakt, że to jest nów w ogóle, więc nowy są takim momentem pewnego wycofania się jakoś i takiego na pewnej kontemplacji i medytacji czy modlitwy, no w tym przypadku tutaj takiej refleksji nad swoją wydajnością i tym wszystkim, co właśnie reprezentuje znak Panny, czyli wydajnością, pracowitością, efektywnością, obowiązkowością, też pilnością, prawda, jakąś taką, no, taką subordynacją, ale też na ile my tego typu, prawda, rzeczy jakoś tutaj używamy, żeby przykryć różne swoje takie głębsze, prawda, jakieś tutaj, no właśnie te namiętności, powiedzmy, które tutaj są reprezentowane przez tą gwiazdę z Osmę. No i do tego jeszcze ten dezorientująca, ta dezorientująca kwadratura Marsa z Neptunem, która też no, grozi jakimiś pomyłkami, błędami, jakimś opacznym działaniem, jakąś taką no, i dezorientacją i zarazem dezinformacją, bo to jednak też w tych znakach tu jest to bliźniąt, prawda, bliźnięta ryby. No i żeby tu się nie pogubić jakoś w tym chaosie, to też lepiej właściwie działać tak trochę no, z takim prądem, z takim nurtem zdarzeń, niż tutaj właśnie wykazywać się jakąś inicjatywą, dlatego że no, możemy się oczywiście wykazać inicjatywą, ale no, ona może się okazać po prostu chybiona, czy jakoś taka no, nie w tą stronę, prawda, jakoś może nam to po prostu w ogóle nie służyć. Więc ten wtorek 3 września to jest czas taki, no właściwie właśnie taki no, krytyczny jakoś w tym tygodniu. To napięcie w ogóle, prawda, to jakoś narasta już od tej niedzieli, od tego stacjonarnego Urana, potem od tego wejścia, potem poniedziałek to wejście tego Plutona właśnie do koziorożca, to cofnięcie się, wtorek ten nów, prawda, i ta kwadratura tego Marsa z Neptunem. No i w czwartek, 4 grudnia tutaj Mars, który właśnie był pod koniec bliźniąt, wchodzi na kilkanaście tygodni do znaku raka, bo aż do 4 listopada, czyli tuż przed wyborami w Stanach, prawda, on się przesunie do znaku lwa. Może to nie mieć jakiegoś większego znaczenia, a może i mieć, dlatego że Donald Trump jednak ma ascendent znaku lwa, więc jakoś go gdzieś tam, powiedzmy, przynajmniej ten znak, prawda, jakoś tutaj ten Mars zasili. Ale sam fakt, że Mars przesuwa się do znaku raka, w którym jest
z punktu widzenia tych doktryn astrologii tradycyjnej, on jest w tak zwanym upadku, czyli ta energia marsowa, ta energia do działania, do walki jest jakaś taka no trochę, że tak powiem, jakoś poniżona, czy w jakimś sensie taka jest zrepresjonowana, jakby to powiedział Freud, że to jest takie zrepresjonowane libido, ten Mars właśnie w raku to coś takiego symbolizuje, ale to jest taka groźba też takiej no trochę niebezpiecznej, czy takiej no mało zorganizowanej, prawda, jakoś takiej mało skoordynowanej walki, więc jest to taki czas dużej chwiejności właśnie pod względem takiego tego działania, że tutaj nie będzie można zbyt dobrze ustalić sobie jakoś kierunków. Będzie to też taki czas no, wzmożonej, prawda, takiej emocjonalności i takiego kierowania się w ogóle, prawda, jakimiś takimi no, emocjami, które mogą przysłonić, prawda, gdzieś tam tą część w nas taką racjonalną. Niekonsekwencja, prawda, jakoś w działaniu, czy w ogóle takie działanie, prawda, czy też takie prowadzenie walki w oparciu o jakieś wzbudzanie poczucia winy, wyrzutów sumienia, prawda, jakiegoś takiego no, jakby tworzenia po prostu takiej walki, prawda, czy takiej presji, prawda, jakoś emocjonalnej, takie wytwarzanie, prawda, jakiejś takiej presji emocjonalnej. Dla wojny jest to średni moment, dlatego że ten Mars, tak jak powiedziałem, on jest wtedy taki no, zrepresjonowany jakoś, czyli jest taki no, osłabiony wyjątkowo, aczkolwiek z drugiej strony tam są też różne pokłady gniewu, złości i tak dalej, ale one są, że tak powiem, wytłumione i potem, prawda, jakoś mogą się zamanifestować w sposób taki okrutny, nieprzemyślany, w ogóle taki no, spontaniczny, ale w tym takim złym tego słowa znaczeniu, taki po prostu wybuchowy, prawda, że nagle coś się uwalnia, jakiś taki rodzaj takiej energii, która jest jakoś no, skiszona, więc nie jest to dobry czas na rozwiązywanie sporów i jeżeli tu chcemy załagodzić, prawda, jakieś konflikty, to raczej zrobić to wcześniej, a tego Marsa w raku wykorzystać raczej jako taki, do takiego emocjonalnego jakoś przygotowania się i do wskrzeszenia, że tak powiem, w sobie, prawda, jakiegoś takich emocji, które potem nas bardziej zmotywują, prawda, jakoś do działania. Niewątpliwie osoby spod znaków właśnie wodnych, czyli rak, skorpion i ryby będą teraz no, zasilane, prawda, taką energią waleczności i one będą miały dużo lepszą jakąś taką no właśnie energetykę czy takie taką, prawda, jakąś tutaj wolę. No ale jakby na jakby z takiego punktu widzenia właśnie, że tak powiem, światowego, to ten Mars w raku raczej symbolizuje no, pewne problemy i trudności, takie no, taka bierna konfrontacja, prawda? Czyli taka też zarazem taki pewien rodzaj takiej biernej agresji, więc to nie jest tak, że tej energii nie ma, tylko ona po prostu jest gdzieś pod tymi wszystkimi takimi, prawda? No jednak emocjami, więc czas taki w tym znaczeniu to jest tutaj dla nas trochę trudniejszy z tym wyrażaniem, prawda, jakoś emocji. No i potem jest sobota 7 września, kiedy Merkury z kolei, który kończy wędrówkę przez znak Lwa, będzie tworzył kwadraturę do Urana. I to jest czas no niewątpliwie jakiegoś takiego pobudzenia intelektualnego, inwencji, takiej właśnie no, ciekawości, pobudliwości, pomysłowości, szukania jakby takich nowych rozwiązań, więc to może być taki moment dla nas właśnie taki pobudzający i taki inspirujący też do nowych pomysłów. I to jest ostatni aspekt, jaki Merkury tworzy, zanim wejdzie do znaku Panny, ale on już wejdzie w następnym tygodniu 9 września i wtedy on tu będzie królował na tym właśnie tutaj niebie, on będzie tą planetą, która tu będzie jakoś różne rzeczy ogarniała, razem z Wenus, która tu jest też od pewnego czasu w swoim własnym znaku, ale to jeszcze za moment, to następnym razem to szerzej o tym powiem. A teraz właśnie ta sobota 7 września jest to taki moment, który no może sprzyjać, prawda, różnym takim inspiracjom, nowym pomysłom, olśnieniom.
dla podróży on może nie być zbyt korzystny, bo tu jednak mogą się zdarzać różne jakieś takie niespodzianki. Nie jest to też dobry moment na to, żeby jakieś ważne rozmowy teraz uskuteczniać czy rozstrzygać o jakichś ważnych sprawach. Natomiast jest to świetny czas, powiedziałbym, na taką właśnie burzę mózgów, kiedy trzeba zrobić, kiedy trzeba, prawda, wpaść na jakiś pomysł, który mógłby tutaj być jakiś taki przełamujący, prawda, pewien rodzaj stereotypu. Więc na pewno jest to dobry moment na to, żeby wyjść z pewnego stereotypu, właśnie żeby wyjść z pewnej konwencji, żeby tutaj zrobić coś takiego, czy pomyśleć też w ogóle w jakichś takich niekonwencjonalnych właśnie kategoriach. No i ostatnia sprawa to jest właśnie to słońce, które tutaj było w tym, które tworzyło z tym księżycem Nuf, i ona tutaj wtedy w niedzielę właśnie 8 września uściśli, prawda, tą opozycję z Saturnem, więc po tej sobocie takiej, która jest, gdzie tu będziemy mieli mnóstwo różnych pomysłów, nagle znowu się trzeba będzie skonfrontować jakoś z tą rzeczywistością i z rozmaitymi ograniczeniami i takim powstrzymaniem, prawda, jakoś tutaj tej energii, więc to jest taki, to może być dobry czas oczywiście na wypoczynek i na takie włączenie, prawda, takiego trybu, że tak powiem, jakoś przetrwania, żeby tutaj za dużo, prawda, od siebie nie wymagać, bo jest to też taki czas takiego spadku jakoś witalności i takiego kryzysu jakoś w tym takim, w tej takiej właśnie energii życiowej, ale byłby to dobry moment, żeby sobie różne rzeczy jakoś poukładać i zobaczyć, co jest realne, co jest nierealne, co lepiej, z czym się lepiej wstrzymać, a w co lepiej zainwestować, więc ta niedziela 8 września jest takim czasem też pewnej, powiedziałbym, właśnie jakiejś takiej refleksji nad tym, co realne, a nie nad tym, co realne i co nierealne zarazem. No i potem mamy pusty kurs księżyca, czyli te momenty, w których nie powinniśmy inicjować żadnych nowych działań, ani spodziewać się, prawda, jakoś sukcesów po rozpoczynaniu, prawda, jakichś nowych przedsięwzięć. W tym tygodniu ten pusty kurs księżyca będzie zupełnie, absolutnie nieproblematyczny, jakoś niekolizyjny tutaj, więc on nie będzie nam jakoś przeszkadzał, dlatego że będzie trwał w takich bardzo krótkich interwałach czasowych 2 września, czyli właśnie w poniedziałek, to właśnie jest w nocy od 2:26 do 5:50, więc to przypada na takie godziny, w których tu raczej chyba nic i tak się nie mamy co spodziewać, prawda, po jakimś takim, to ten księżyc będzie szedł wtedy przez znak lwa i to nie byłoby dobre, to nie jest dobre na to, żeby tu działać, prawda, samodzielnie, pokazywać swoją władzę, przewagę, dominację i tak dalej, no ale w naszej strefie czasowej to akurat przypada na godziny nocne i wczesnoranne. Potem 4 września, jak Państwo widzicie, od 8, od 18.08 do 18.13, więc po prostu 5 minut i to po prostu jest niezauważenie, to właściwie przejdzie. I podobnie, prawda, 7 września od godziny 7.10 do godziny 7.20, więc też właściwie ten pusty kurs księżyca w tym tygodniu będzie po prostu niewyczuwalny, prawda, jakoś. I to naprawdę trzeba by mieć pecha, żeby dokładnie w tych momentach, prawda, takich krótkich interwałach robić coś, co mogłoby potem być jakoś właśnie takie jałowe, prawda, czy jakieś bezowocne. Godziny spalone wybiją w tym tygodniu 2 razy, właśnie zaraz po nowiu księżyca, czyli 3 września od godziny 3:55 do godziny 15:55. Czyli praktycznie cały dzień one będą trwały, więc w tym sensie to też nie będzie dobry czas, żeby tutaj wchodzić w jakieś spory, sprawy prawne z adwokatami, prawda, z sądami i tak dalej, żeby tu się jakoś dochodzić swoich praw, czy jakoś wszczynać z kimś, prawda, jakiś tutaj konflikt, czy jakoś się upominać, bo to po prostu może być zupełnie, prawda, jakieś takie też właśnie spalone, przy czym te pierwsze 4 godziny, jak Państwo wiecie, one są tu szczególnie takie trudne, czy takie najtrudniejsze, i potem sobota 7 września od godziny 7:29 do godziny 19:29 i znowu te pierwsze takie, te 4 godziny, czyli gdzieś tam do tej 11:29, czyli te takie godziny przedpołudniowe w sobotę też są w takim, też są tak obwarowane właśnie tym takim, tym, żeby tutaj nie robić, prawda,
jakichś takich rzeczy właśnie związanych ze sprawami właśnie prawno-sądowymi. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkiego dobrego i widzimy się za tydzień.